Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym czytaniu, takim bardzo spontanicznym, bo tak właśnie mnie natchnęło przy tej zbliżającej się pełni, która będzie 13 lipca, a dokładnie o godzinie 21:38 Księżyc osiągnie swoją pełnię i właśnie ta pełnia ona pokaże nam wszystkie takie krzywdy, które sobie wyrządziliśmy. Też pokaże nam sfery, które w swoim życiu, które zaniedbaliśmy. I jeżeli jest coś w naszym życiu, co jest nie tak i jest nie tak, jakbyśmy chcieli, to jest właśnie czas, by wziąć za to odpowiedzialność, by stawić temu czoła, by po prostu przyznać się do tego błędu. I właśnie tak sobie pomyślałam całkiem spontanicznie, że zrobię takie krótkie, ekspresowe czytanie, ponieważ jestem obecnie w Polsce i nie mam ze sobą wszystkich swoich kart, mam jedynie nowe, które zakupiłam sobie w Polsce, więc to czytanie będzie takie krótkie, będzie tylko kilka kart. I właśnie tak sobie pomyślałam, że zrobię czytanie na temat właśnie tego, które sfery swojego życia zaniedbaliśmy, więc przyjrzyjcie się tym grupom, które tutaj są. Wybierzcie sobie grupę, która najbardziej Was przyciąga. Skupcie się na tym pytaniu, które tutaj zadałam. Czyli które sfery swojego życia zaniedbaliście właśnie w ostatnim czasie. I mamy tutaj do wyboru grupa pierwsza, jest to biały kamień księżycowy. Grupa druga jest to cytryn. I grupa trzecia fluoryt. Weźcie sobie kilka głębokich wdechów, wydechów, zastanówcie się też nad tym pytaniem i wybierzcie sobie właśnie grupę, która najbardziej Was przyciąga. Oczywiście może też być taka sytuacja, że bardzo przyciągają Was na przykład dwie grupy i całkiem możliwe, że gdzieś tam właśnie w obu tych grupach kryje się odpowiedź dla Ciebie, więc możecie sobie obejrzeć obie grupy. Oczywiście też pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko może z Wami rezonować. Jak zawsze weźcie dla siebie to, co najbardziej Wam pasuje. Oczywiście byłoby mi bardzo miło, jeśli po obejrzeniu czytania zostawicie mi łapkę w górę czy serduszko, czy po prostu jakiś komentarz, bym wiedziała, czy to z Wami rezonuje, że tu jesteście. Oczywiście też zapraszam Was na moją stronę Duchownia na Facebooku, również też na moją grupę pod tą samą nazwą, czy też Instagram. No dobrze, no to przejdźmy sobie do grupy pierwszej. Tak w ogóle właśnie kamień księżycowy, ten, który wybraliście, który wybrała grupa pierwsza. O czym mówi nam ten kamień? Ten kamień mówi nam o takiej właśnie wewnętrznej podróży, takiej podróży w głąb w siebie, o takim wewnętrznym głosie, o tym, by odnaleźć i wydobyć te światło swoje, żeby to po prostu wyszło na światło dzienne. No i co my tutaj mamy w tych kartach? Mamy auralit. I o czym mówi na ten kamień? Bo jest to karta karty kryształów. I ta karta mówi nam o takiej pełnej świadomości, o medytacji i o takiej medytacji dotyczącej teraźniejszości, byciu takim świadomym, byciu w tu i teraz, o takim rozpraszaniu się w przeszłości lub przyszłości,
takim myśleniu, rozmyślaniu, na przykład takim mogłem coś mieć, mogłem coś zrobić, powinienem i tak, powinienem i tak dalej. I to jest tak, mówi ta karta o takim braku bycia świadomym też swoich potrzeb, braku akceptacji tego, co było w obecnej chwili, czy też braku obecności, obserwacji swoich uczuć i emocji. Zobaczmy, co mamy dalej. Mamy też boginię Ostare, która mówi o nowym początku. Więc już teraz te karty mówią nam o tym, że był tu jakiś taki nowy początek, nowe życie, jakieś odrodzenie i bo pytanie dotyczy tego, co zaniedbaliśmy w ostatnim czasie, więc no tutaj w tej karcie, ta karta mówi nam o tym, że właśnie zaniedbaliśmy takie bycie w takiej świadomości, byciu takim w teraźniejszości, byciu w tu i teraz, że właśnie gdzieś te nasze myśli się rozpraszały, gdzieś tam wędrowaliśmy daleko w przeszłość albo w przyszłość. Takim właśnie poddaliśmy się takim myśleniu, rozmyślaniu, że nie byliśmy po prostu świadomi, nie byliśmy w takiej chwili obecnej, nie byliśmy po prostu, zabrakło tu takiej obecności, obserwacji, zaobserwowania swoich uczuć czy swoich emocji. Takiego braku akceptacji no tego, co po prostu wtedy było, wtedy się wydarzało. No i tu mamy właśnie kartę mówiącą o nowym początku, takim nowym życiu, odrodzeniu, że była tu jakaś szansa na jakiś nowy początek, na jakieś odrodzenie, na jakieś nowe życie i my jakby zaniedbaliśmy to, nie wykorzystaliśmy tej nowej szansy, tego nowego początku. Też jeśli chodzi o związki na przykład, to właśnie ta karta mówi nam, że tu nie było takiej świadomości właśnie tego, co dzieje się aktualnie w tej relacji. Braku świadomości, jakie schematy występują, czy na przykład braku wglądu w to, co nie działa. Po prostu takie zamknięte oczy na to, co można w tym związku naprawić. A jeśli chodzi o dobrobyt, no to po prostu mógł tu być taki właśnie lęk o ten dobrobyt. Takie myśli typu, a co jeśli? I po prostu brak zauważenia takiej okazji, jakie po prostu powstały. I właśnie braku tej okazji, by wykorzystać ten nowy początek. I tu jest taki brak nadziei, takie zamknięcie się po prostu na te nowe życie, na ten nowy początek. Brak nadziei, braku takich może nowych pomysłów, braku sił po prostu do właśnie do tej walki. Brak takiej nowej szansy, nowej okazji. Czy może też jakaś zbyt pochopna decyzja, przegapienie jakiegoś po prostu wspaniałego doświadczenia, bo po prostu patrzyło się być może w innym kierunku i jest tu jakaś może nieprzerobiona lekcja, która wciąż zamyka was na nowe. Też brak takiego zrozumienia, doświadczenia, które się po prostu powtarza i no właśnie, tutaj zaniedbaliście po prostu tą świadomość byciu po prostu w tu i teraz i zauważania tych właśnie tych szans, tych nowych początków, więc prawdopodobnie jakiś nowy początek, jakaś nowa szansa po prostu przeszła wam przed oczami po prostu. No i kolejną kartą mamy tutaj dwójkę monet. Dwójka pentakli, dwójka monet. Dwójka monet mówi nam właśnie o takim, w tej sytuacji, co zaniedbaliście, więc jest tu jakiś taki brak równowagi, takie nadmierne skupianie się na jednej rzeczy,
na przykład na pracy, nazwa martwianiu się lub skupianiu się na kilku sprawach naraz. I właśnie tak jak tutaj, czyli brak tej świadomości, po prostu żonglowanie tymi monetami i niezauważanie po prostu to, co dzieje się wokół, braku tej świadomości, braku tej obecności. Dwójka pentakli może też mówić nam o wyborach i właśnie tak jak tutaj ta karta mówi, karta bogini, że być może nie dokonaliście tutaj jakiegoś wyboru, nie podjęliście jakiejś decyzji, może po prostu mieliście też za dużo na głowie. No i przez to po prostu właśnie zamknęliście się na to świadomość, na te bycie w tu i teraz, zamknęliście się na ten nowy początek i po prostu no nie dokonaliście jakiegoś wyboru, nie dokonaliście jakiejś decyzji, po prostu nie byliście skupieni na tyle, by właśnie być takim świadomym, obecnym i by zauważyć to, co dzieje się wokół. No, sprawdźmy, co tam mamy dalej. No i dalej mamy rycerza mieczy. No i rycerz mieczy właśnie mówi nam o ruchu, mówi nam o takim zdeterminowaniu i znowu rycerz mieczy mówi nam o takim skupieniu, którego, no jak widać, tu zabrakło. Być może zabrakło tu właśnie tego ruchu, tego wyboru, tej decyzji, tego skupienia i koncentracji, no właśnie tej świadomości, tej obecności, tej szansy, która tu jest, że po prostu ta szansa nie została tutaj zauważona. Więc właśnie tak jak tu karty mówią, no po prostu no zaniedbaliście tą świadomość chwili obecnej. I mamy tutaj jeszcze siódemkę buław. Siódemka buław, no widzicie, karty są spójne. Siódemka buław również mówi o determinacji, o takiej odwadze, sile. Ja czuję, że właśnie tu tego zabrakło, że zabrakło tej odwagi, tego działania, siły, by właśnie ten włas tutaj otworzyć do tej jaskini i otworzyć się na ten nowy początek. Tutaj właśnie jest ten nowy początek. I otworzyć się właśnie na tą świadomość, na tą teraźniejszość, na to, by być w tu i teraz. No jak widzicie, karty są spójne. Więc grupa pierwsza. No tutaj w ostatnim czasie karty pokazują, że po prostu zaniedbaliście po prostu tą świadomość. Po prostu nie skupialiście się na teraźniejszości, na chwili obecnej, na byciu w tu i teraz. Więc tak, no to by było na tyle, grupa pierwsza. Dziękuję Wam za to czytanie i mam nadzieję, że z Wami rezonowało. Dajcie mi znać oczywiście, zostawcie mi jakiś znak. No i żegnam Was, zapraszam grupę drugą. Cześć, grupa druga. Grupa druga, która wybrała cytryn. No i o czym mówi nam ten cytryn? Cytryn mówi nam o takiej radości, ekspresywności, żywiołowości, też o kreatywności. No i mamy tutaj też właśnie tą pierwszą kartę, taką główną kartę z kryształów. Jest to malachit. I o czym mówi nam ten malachit? Malachit również mówi nam o, znaczy malachit mówi nam o takiej klarowności myśli i emocji i takim prawidłowym użyciu intelektu, integracji myśli i intuicji. Czuję, że w tej grupie właśnie zaniedbaliście swoje emocje,
Być może za dużo było tu takiego rozmyślania, nadmiernego skupiania się na myślach. Taka, wiecie, ciągła burza, burza mózgu, burza myśli. Zbyt intensywne przeanalizowanie, takie zaniedbanie swojej własnej intuicji, swojego wewnętrznego głosu. Zobaczmy, co mamy dalej. Dalej mamy Słońce. No i o czym mówi nam Słońce? Słońce mówi nam o takim Twoim świetle, oświetleniu. Mówi nam o takim blasku, że być może właśnie zaniedbaliście takie swój blask, że zdusiliście może ten swój blask w sobie, swoje promienie, to co oświetla i to co pokazuje Wam właśnie różne okazje, różne szanse, informacje czy wybory, czy pokazuje Wam na przykład komu można zaufać i tak jak właśnie ta karta pierwsza mówi nam o takim rozmyślaniu, że być może właśnie to rozmyślanie, ta burza mózgów przysłoniła Wam po prostu no to światło, ten blask, te promienie, by zauważyć różne szanse czy informacje Wam potrzebne. Słońce to też żar, taka radość życia, życzliwość. Może zaniedbaliście właśnie tą radość, tą życzliwość dla innych. To również też śmiałość, odwaga, ale może też oznaczać właśnie takie wycofanie się w cień. Tu właśnie karta Malachit. Może też mówić nam na przykład, jeśli chodzi o związki, że takie, takie zbytnie uzasadnianie tego, co już się wie. Taki, wiecie, brak równowagi między tym, co przychodzi Wam ze strony takiego racjonalnego umysłu, a tego, co przychodzi ze strony taka, wiecie, taka, która tak wewnętrznie po prostu wie. I takie właśnie odrzucanie tych emocji. Zobaczmy, co mamy dalej. A jeśli jeszcze chodzi o dobrobyt, no to może tutaj w kwestiach finansowych również doszło do takiego zbyt głębokiego przeanalizowania, takiego, wiecie, co może doprowadzić do wielu takich wątpliwości i lęku, że być może na przykład nie jestem godzien bogactwa i taki lęk, że roztrwonisz może pieniądze, brak takiego zaufania. Bo wiecie, jak to jest, jeśli coś na przykład analizujemy, to po prostu później już nic nie wiemy i może po prostu powstać mnóstwo lęku, mnóstwo wątpliwości. No i mamy dalej cesarzową. Więc tak jak wspominałam właśnie, tutaj mamy cytryn, który też mówi o kreatywności. No i mamy cesarzową, która no jest takim symbolem kobiecości, żeńskiej energii. No właśnie cesarzowa to kobiecość, żeńska energia, macierzyństwo, piękno. Może to też chodzić właśnie, tak jak on, tu jest ten blask. Zaniedbaliście swoją kobiecość, swoje piękno, dbanie o siebie, pielęgnacja, troska. Cesarzowa to też macierzyństwo, więc może gdzieś tutaj zaniedbaliście swoje dzieci. Oczywiście nie jest to czytanie tylko dla kobiet, więc jeśli jesteś mężczyzną, też również możesz dbać o siebie. Więc też może gdzieś tutaj zaniedbałeś po prostu siebie, swoje piękno, nie dbałeś o siebie. Żeńska energia to też lekkość. Taka spontaniczność, a tu może właśnie tego zabrakło. Przez ten obciążony umysł, przez tę właśnie taka sztywność umysłu, przez to analizowanie. No bo właśnie żeńska energia to jest spontaniczność, właśnie podejmowanie takich spontanicznych decyzji. I żeńska energia to również emocje, empatia czy też intuicja.
Więc właśnie żeńska energia to takie podejmowanie decyzji intuicyjne, spontaniczne, a tu jest właśnie bardzo dużo rozmyślania, bardzo dużo takich siedzeniu w umyśle, takim właśnie nadmiernym skupianiu się na myślach, na ciągłej burzy mózgu. Więc ja bym powiedziała, że tutaj dla tej grupy wy po prostu w ostatnim czasie zaniedbaliście swoją żeńską energię i jak wiadomo, każdy z nas, niezależnie czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, mamy w sobie męską i żeńską energię. Oczywiście wiadomo, że mężczyźni mają więcej męskiej energii, kobiety mają więcej żeńskiej energii. No i też może być tak, że no jeśli jesteś kobietą, jeśli zaniedbałaś tę swoją żeńską energię, to być może po prostu przestałaś o siebie dbać, przestałaś być spontaniczna, przestałaś być wesoła, też właśnie przestałaś kierować się intuicją i poddałaś się po prostu takiemu rozmyślaniu, takim no, głębokiej takiej analizie. Co jest właśnie myślenie? Myślenie jest męską energią. I co mamy dalej? Dalej mamy szóstkę kielichów. I właśnie ta karta w tej talii głównie mówi o obdarowywaniu, więc może po prostu w ostatnim czasie zbyt mało sobie dawałaś, czy dawałeś, za mało się o siebie troszczyłeś, troszczyłaś. Za mało było radości, a żeńska energia to właśnie radość, to uśmiech, to ten przyjemny czas. I właśnie, no tutaj za mało siebie może obdarowywaliście, za mało sobie dawaliście, za mało się o siebie troszczyliście. No i też szóstka kielichów może też mówić właśnie o takim rozpamiętywaniu życia, życiu przeszłością. Więc może też stąd dużo tej energii właśnie takiego myślenia, siedzenia w tym umyśle, o czym mówi ta karta. No i ostatnią kartą, którą mamy, mamy króla mieczy. No i właśnie, znowu karty są spójne. O czym mówi nam król mieczy? Król mieczy mówi nam o silnej męskiej energii. Właśnie o takiej analizie, takiej logice, racjonalnym umyśle i trochę też takim zamknięciu się na uczucia, więc no, co tu dużo mówić, no po prostu ja czuję, że w tej grupie po prostu w ostatnim czasie zaniedbaliście swoją żeńską energię i za dużo po prostu siedzieliście w umyśle, za dużo siedzieliście w rozmyślaniu, w analizowaniu, w tej właśnie męskiej energii, silnej męskiej energii, która właśnie mówi o tej analizie, takiej logice, bo to właśnie jest męska energia, takie myślenie i właśnie przeanalizowywanie różnych spraw. To siedzenie właśnie w umyśle, bo właśnie kobieca energia siedzi dużo w emocjach. Więc no to by było na tyle, grupo druga. Dziękuję Ci bardzo za to czytanie. Zostaw mi jakiś ślad po sobie, czy czytanie rezonowało, czy się podobało. I bardzo Wam dziękuję za to czytanie i zapraszam grupę trzecią. No i mamy tutaj, witam Cię grupo trzecia. Grupa trzecia, która wybrała fluoryt. O czym mówi nam fluoryt? Fluoryt wzmacnia takie umiejętności, pobudza kreatywność i taką klarowność, czystość. No. I co my tutaj mamy? Pierwsza karta jest to kalcyt pomarańczowy, która właśnie mówi również, tak jak fluoryt, o tej kreatywności, o tej przyjemności zdawania początku czemuś nowemu. Mówi też o takiej sensualności i seksualności. No, kalcyt pomarańczowy wiąże się z
źródłem wszelkiej kreatywności, pomysłowości, zapoczątkowania czegoś nowego, wejście w taką rolę artysty, takiego aktu tworzenia, takiej inspiracji, optymizmu, poczucia przeznaczenia, radości, wyrażania właśnie siebie, więc no, wychodzi na to, że tutaj grupa trzecia, właśnie to zaniedbaliście. Zaniedbaliście być może takie wyrażanie siebie, po prostu bycie sobą, oddawaniu się może takim wszelkim, takim, jak to powiedzieć, takim artystycznym aktom, w których moglibyście wyrazić siebie. Jeśli chodzi o związki, no tu karta może mówić o takim zamknięciu się na nowe drogi, takich nawiązywania relacji, co po prostu prowadzi do mniejszej satysfakcji i takiego, no bo jak wiadomo, kreatywność no pobudza do czegoś nowego, do stworzenia czegoś nowego, więc tutaj mogło zabraknąć takiej współpracy, współtworzenia, też zabawy i właśnie kreatywności w związku. A jeśli chodzi o dobrobyt, no mogło tu być takie złe spożytkowanie czasu, pieniędzy i też właśnie takiej brak takiej kreatywności, jeśli chodzi o pracę, o zarabianie pieniędzy, o biznes, czyli właśnie takiego braku kreatywności, umiejętności twórczych. Zobaczmy, co mamy dalej. Mamy boginię Mat, która mówi o prawdzie. No i ta karta może mówić, że mówienie prawdy ma bardzo ogromną moc i mówienie prawdy pozwala wejść na taki wyższy poziom. Być może właśnie tutaj nie dostrzegaliście takiego prawdziwego oblicza sytuacji i straciliście właśnie taką moc współtworzenia, właśnie tej takiej kreatywności. Brak takiej gotowości przeprowadzenia takiego rzetelnego rachunku sumienia i autentycznego życia. No i właśnie tutaj prawda. Prawda też mówi właśnie o, że może tutaj zaniedbaliście tą prawdę, czyli takiego bycia szczerym samym ze sobą, bycia szczerym z innymi. Braku też takiej równowagi, sprawiedliwości, prawdy. Może nie byliście ze sobą szczerzy czy z kimś innym i po prostu też nie byliście szczerzy ze sobą, nie żyliście w zgodzie sami ze sobą, więc zaniedbaliście tu po prostu jakąś prawdę i tego, by wyrażać siebie, by pokazywać siebie takim, jacy jesteście, by właśnie głosić tą prawdę, by się wyrażać, by się po prostu... jak to powiedzieć? No nieważne, może przyjdzie mi później do głowy. Sprawdźmy, co mamy dalej. Mamy Królową Mieczy. No i Królowa Mieczy właśnie mówi nam tu, że Królowa broni tego, co uważa za słuszne. No i właśnie tutaj może Królowa nie broniła właśnie tej swojej prawdy. Właśnie może nie broniliście tej swojej prawdy, nie nalegaliście na tą prawdę, na tą taką uczciwą grę. Nie byliście może po prostu prawdziwi. No tak bym to powiedziała, że właśnie... jakby zamknęliście się na tą kreatywność, na to właśnie wyrażanie siebie, na tą prawdę o sobie. No i właśnie jakby może nie broniliście tej prawdy o sobie. Co mamy dalej? Dalej mamy siódemkę mieczy. No i tutaj karta również mówiąca o takim działaniu w ukryciu. No, tak jak widzicie tu na tej karcie, takim właśnie pewnego rodzaju oszustwie, kłamstwie, takich niehonorowych zamiarach, czy też takim braku zaufania.
Może to taki brak zaufania do samego siebie, że mogę się pokazać takim, jakim jestem, by pokazać tą prawdę o sobie. No ja jednak czuję, że tu w głównej mierze chodzi o bycie po prostu takim autentycznym. Być może nie byliście do końca szczerzy wobec siebie, może w robieniu czegoś wbrew sobie i braku takiego miejsca na wyrażanie siebie, na byciu po prostu tym, kim się chce, no właśnie takim, że tak powiem, zaniedbaliście to i tak przemknęliście w ukryciu przez ten ostatni czas. No i nie broniliście tej swojej prawdy, nie wyrażaliście właśnie tej prawdy o sobie, że może robiliście właśnie coś wbrew sobie, ale też to, o czym mówi ostatnia karta, jakiej właśnie bogini mat, która mówi o braku równowagi i takiej sprawiedliwości. No i mamy tutaj dwójkę monet, która była też w grupie pierwszej, która właśnie mówi o równowadze, że może właśnie w twoim życiu nie było miejsca na to, miejsca na ten balans, miejsca na tą kreatywność, miejsca na coś nowego. No i tak jak właśnie tu karta pokazuje, nie było tego skoku w nieznane, tego płynięcia po falach po prostu zmian. Więc grupa trzecia, no tutaj zabrakło takiej kreatywności, tego właśnie takiego dawania przyjemności z czegoś, czemuś nowemu i właśnie takiej prawdy o sobie, że może właśnie kryliście się w ostatnim czasie, zaniedbaliście po prostu prawdę o sobie. Gdzieś tam skryliście może ten swój wewnętrzny potencjał właśnie do tego tworzenia, do tej kreatywności. Może wstydzicie się po prostu czegoś. Też właśnie kreatywność, to wyrażanie siebie. Może też mówić o właśnie takich talentach jakichś artystycznych, czy na przykład śpiew, czy granie na jakichś instrumentach, czy malowanie, rysowanie, czy taniec. Często jest tak, że wstydzimy się tego, na przykład wyjść z tym do ludzi, pokazać się ze swoimi talentami, więc tu właśnie może mówić o tym ta karta, że ukryliście tą prawdę o sobie, że właśnie zaniedbaliście to. Też jak tutaj wspominałam, kreatywność i ta właśnie seksualność, sensualność, więc może właśnie tutaj ktoś z was, szczególnie właśnie kobiety królowe, może właśnie ukryliście tą swoją sensualność, seksualność i tak właśnie przemknęliście, nie pokazaliście tego w sobie, gdzieś to może ukryliście głęboko w sobie. To by było chyba na tyle, grupo trzecia. Dajcie mi oczywiście znać, czy czytanie rezonowało. Zostawcie jakiś ślad po sobie. Będzie mi bardzo miło. No i to by było na tyle, co dla was przygotowałam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i żegnam was. Pa!